Na ostatnich zajęciach z akwareli, na których były Wasze dzieci, za co serdecznie dziękujemy, przekazaliśmy Państwu parę uwag na temat, jak malować akwarelami. Chciałabym tę wiedzę w tym filmie podsumować. Do malowania akwarelami używamy zawsze papieru akwarelowego. Taki papier akwarelowy należy do podłoża przykleić papierową taśmą malarską. Tym podłożem może być bezpośrednio biurko, ale może być też kupiona płyta MDF. Przyklejamy naszą kartkę z każdej strony. Zapobiegnie to w przyszłości falowaniu się naszego papieru. Tak przygotowaną kartkę będziemy teraz malować wodą. Co to oznacza? Wykonujemy w tym momencie hartowanie tego papieru. To znaczy, że podczas malowania kartka nie będzie przyjmować już większej ilości wody, a po wyschnięciu będzie pięknie naciągnięta. Część z dzieci miała takie farbki akwarelowe szkolne. Nie jest to najlepszy wybór. Lepiej byłoby kupić takie akwarelki profesjonalne lub półprofesjonalne, które nie są takimi tabletkami twardymi, tylko znajdują się w takich kosteczkach, opakowaniach plastikowych. Jak widzicie, tych farbek jest naprawdę niewiele, dlatego że akwarela to przede wszystkim malowanie wodą i potrzebujemy bardzo niedużą ilość pigmentu, żeby uzyskać taki efekt malarski. Tu Państwu pokazuję akwarele z Axiona i te akwarele są bardzo niedobre. Natomiast w zestawie jest coś takiego jak pędzelek wodny. W środku można nalać wodę i jest to fajna sprawa posiadać taki pędzelek w momencie, kiedy na przykład wychodzimy malować akwarelami w plenerze. To, o co naprawdę warto zadbać, to o dobre dwa pędzelki. Jeden płaski, drugi okrągły i mały. Oczywiście, żeby malować akwarelami, potrzebujemy również gumkę i ołówek. Tutaj jeszcze pokażę Wam również farbki z Axiona. To są akwarelki dużo lepszej jakości. Naprawdę dobrze się nimi maluje, a ich cena jest bardzo przyzwoita. Chciałabym teraz zaproponować ćwiczenie malarskie. Będziemy malować kamienie w różnych odcieniach szarości i brązu. Tak jak wspominałam już dzieciom, nigdy nie pobieramy farby z naszej palety, tylko każdą farbę mieszamy i nakładamy na osobne naczynie, w tym wypadku plastikowy talerzyk. I tak krok po kroku uzupełniamy naszą paletę barwną, z której będziemy korzystać podczas malowania naszej akwarelki. Przechodzimy teraz do malowania kształtów kamieni. Ja tutaj używam szarości i brązu i to będzie mój pierwszy kształt podłużnego kamienia, na którym będziemy stawiać kolejne i kolejne. I tak samo jak będziemy stawiać kolejne kamienie na kamieniu, to tutaj będziemy dokładać kolejne warstwy farby. Pamiętajmy o tym, że rysujemy dwoma technikami: mokre na mokrym i mokre na suchym. W momencie, kiedy na papierze jest jedna warstwa farby i ona jest bardzo mokra, to nakładając inny kolor na tą warstwę, one będą się naturalnie ze sobą mieszały. Kolory, które używamy, mogą być bardzo dowolne. Ja tutaj wybrałam paletę brązów i szarości oraz błękitów. Ale jakie będą kształty i jakie będą kolory, to już zależy od Waszych dzieci. W mojej akwarelce nie ma szkicu ołówkiem, dlatego że ja tą pracę przemyślałam i dokładnie wiem, co chcę namalować. Myślę, że dzieci powinny tą pracę poprzedzić
delikatnym szkicem. Na co trzeba zwrócić uwagę przy szkicowaniu? Aby kontury pracy były bardzo delikatne, a jeżeli się zrobią mocniejsze, to żeby użyć wcześniej gumki do tego, żeby zmazać niepotrzebne krawędzie. Praca, którą teraz wykonujemy, te kamienie położone na kamieniu, pozwalają nam również na bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o używanie naszych kolorów w akwarelkach. Także nie musicie się tutaj kierować tym, co ja maluję i w jaki sposób ja maluję. Możecie używać tutaj wszystkie barwy i kolory, jakie macie na swojej palecie barwnej. Kiedy już mamy wstępną kompozycję naszej akwarelki, to możemy pomyśleć o tym, co powinno być w tle. Ja podjęłam decyzję, że te kamienie są ułożone w trawie. U Was może to być woda, może to być stos również innych kamieni, ścieżka. To jest bardzo spontaniczne działanie. Tło możemy uzupełniać albo do linii horyzontu, albo zamalować całą naszą kartkę. To już zależy od Waszej wyobraźni. Ja czekam tak naprawdę, żeby moje kamienie wyschły i żebym mogła zacząć dodawać szczegóły do mojej pracy. Jak widzicie tutaj nawet ja dodałam za szybko i kawałek krawędź kamienia mi się rozmyła. To są wszystko drobne rzeczy, które możemy na bieżąco w naszej pracy poprawić, żeby ją uatrakcyjnić. Akwarela to taka technika, w której nie musimy nawet używać czasami farby. Również możemy ją wymywać. Wtedy część naszej pracy robi się jaśniejsza i zawiera mniej pigmentu. Swobodnie możemy dodawać i odejmować kolory, a jeżeli powierzchnie są już suche, możemy dodawać kolejne warstwy i tym samym budować naszą akwarelę. Akwarela to bardzo przyjemna technika, gdzie przypadek, gdzie nasza intuicja bardzo nam pomagają w tworzeniu niecodziennych prac. Pamiętajcie jednak o tym, żebyśmy do akwareli używali dobrej jakości papieru i pędzelków, które są do tego przeznaczone. Wtedy ten efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. Ja na koniec malowania do mojej akwareli dodałam jeszcze rysunek cienkopisem. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do dalszej pracy z nami, z Akademią Rysunku, że kolejne zajęcia, które chcemy Wam zaoferować, będą dla Was równie ciekawe. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Pozdrawiam wszystkich. Agnieszka Opala.